Cześć kochani, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku jogowym. Jak widzicie po tytule, będzie to joga poranna, rozbudzająca, natomiast trochę inna, ponieważ jest to praktyka, którą być może już znacie, jeżeli oglądaliście mnie ostatnio w TVP w Pytaniu na Śniadanie, bo właśnie tam miałam przyjemność zaprezentować taką króciutką jogę, bo w zasadzie miałam 3 czy 4 minutki na to, żeby pokazać takie bardzo podstawowe pozycje jogi, które możemy wykonać o poranku, aby się trochę porozciągać i sobie pomyślałam, że czemu by nie nagrać również takiego filmu tutaj właśnie dla Was. Cały filmik z Pytania na Śniadanie podlinkuję Wam poniżej. Natomiast dzisiaj zapraszam Was właśnie na taką bardzo krótką, poranną praktykę, którą możecie jeszcze wykonać sobie w łóżku albo tuż po wstaniu, jeżeli naprawdę nie macie rano czasu i to jest Wasza wymówka, to teraz już wymówką nie będzie, bo chyba 3 czy 4 minuty jesteście w stanie dla siebie znaleźć. Zacznijmy sobie od siadu na piętach. Tak, żeby na spokojnie rozpocząć ten dzień. Ramiona w górę i do dołu, rolujemy sobie. Spokojnie oddychając, duże koła, tak żeby się troszkę tutaj już rozruszać w tym obszarze. Spokojny wdech, spokojny wydech. Na koniec odkładamy ręce na nasze uda, zamykamy oczy, bierzemy wdech. Luźny wydech. I jeszcze jeden wdech. I spokojny wydech. Pięknie. Na wdechu unosimy ręce do góry, wznosimy je ku niebu, ku suficie, łączymy na koniec i opuszczamy na wysokość serca. Robimy wdech, zaplatamy dłonie i na wydechu wyciągamy ręce przed siebie, zaokrąglając plecy, rozciągając kręgosłup. Pięknie. Na wdechu ręce idą w górę, raz jeszcze. Na wydechu rozplątujemy ręce, wyciągamy je do boku, tak żeby otworzyć bardziej klatkę piersiową. Robimy wdech. I na wydechu delikatnie przechylamy się na jedną stronę, rozciągając jedną stronę, jeden bok. Zostajemy tutaj przez moment, rozkoszując się tą pozycją. Bardzo przyjemnie się tak rano powyciągać. Długi wdech, ręce w górę. I na wydechu na drugi bok to samo. Rozciągamy drugą stronę. Spokojny, długi wdech, spokojny, długi wydech i na kolejnym wdechu obie ręce w górę, wyciągamy również biodra, otwieramy mocniej klatkę piersiową, możemy delikatnie odchylić się do tyłu i na wydechu idziemy sobie na spokojnie, pochylając ciało do przodu, do pozycji dziecka, rozciągamy kręgosłup, ale jednocześnie go rozluźniamy, rozluźniamy biodra, rozluźniamy głowę, bierzemy spokojny, długi wdech i wydech. I na kolejnym wdechu powolutku rolujemy ciało do klęku podpartego. Dłonie pod ramionami, kolana są pod biodrami. Palce dłoni szeroko rozstawione. Krowa kot. Wdech, otwarta klatka piersiowa, patrzymy delikatnie do przodu. I na wydechu zaokrąglamy plecy, chowając głowę między ramionami. Wdech, klatka piersiowa otwarta, pozycja krowy. I wydech, koci grzbiet. Zróbmy to raz jeszcze. Wdech. Tutaj nas nie ogranicza tak czas jak w telewizji. I wydech do kociego grzbietu. Kolejny wdech, pozycja krowy, podwijamy palce stóp i na wydechu przenosimy biodra w górę do psa z głową do dołu. I teraz to ma być taki luźny pies z głową do dołu, czyli nogi mogą być ugięte w kolanach, głowa jest rozluźniona. Możemy sobie delikatnie ugiąć jedną nogę w kolanie, drugą wyprostować, jeżeli czujemy, albo zostawić cały czas obie dłonie ugięte w kolanach. Po krótkiej chwili powolutku przechodzimy sobie dłońmi w stronę naszych stóp. Rozluźniamy ręce, rozluźniamy kręgosłup. Możemy się delikatnie tu pobujeć z boku na bok. Dłonie możemy sobie powiesić na łokciach, zostać przez moment w takim luźnym skłonie, spokojnie oddychając, rozluźniając kręgosłup. Nogi ugięte w kolanach, jak widzicie, cały czas jesteśmy na luzie. Nie ma tutaj spinki, że coś trzeba doprostować, jest po prostu fajnie, przyjemnie o poranku się powyciągać. I powolutku na kolejnym wdechu, rozluźniając ręce, rolujemy sobie ciało kręg po kręgu do stania na macie. Jak będziemy w górze, jeszcze przez moment możemy sobie porobić kilka kółeczek ramionami w górę i do dołu. I na kolejnym wdechu ręce wyciągamy w górę, już teraz tak wyciągamy finalnie. Stoimy w łóżku albo tuż obok niego, łączymy razem dłonie, opuszczamy sobie
na wysokość serca. Robimy długi wdech i luźny wydech. I dziękujemy sobie za wspólną praktykę. Namaste. Dziękuję pięknie, kochani, za tę wspólną, króciutką jogę, ale właśnie tak mało miałam czasu, aby pokazać coś więcej, aby pokazać jogę i zaprezentować w telewizji, aczkolwiek jestem bardzo wdzięczna za te 3 minuty, które dostałam, bo to było naprawdę cudowne doświadczenie. Tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli chcecie, macie ochotę obejrzeć, bo nie widzieliście tego na żywo, to podlinkuję w opisie pod filmem właśnie ten krótki filmik, który jest dostępny na ich stronie. Tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam pięknego, cudownego i słonecznego dnia, tak jak dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia na kolejnych filmach. Buziaki, pa, pa!